Dzisiaj w święto, w uroczystość świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, biskupa męczennika, wsłuchajmy się w słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 24 do 26. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi owoc plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo Pańskie. Tak to już jest, że jeżeli z jakiegoś starego życia ma powstać coś nowego, to musi być ten moment śmierci, obumarcia. I patrząc od zwykłych roślinek, które, no właśnie i tych ziaren, o których mowa dzisiaj w Ewangelii, patrząc od tych ziarenek po nas, kiedy my umieramy, by przejść na drugi świat, do nowego życia, tak to właśnie się dzieje, że musi coś obumrzeć. Święty Franciszek się modli, umierając, rodzimy się do nowego życia. Umierając, rodzić się. Nowość, coś nowego, coś dobrego powstaje wtedy, kiedy pozwolimy, by to stare obumarło. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Jeżeli podejdziemy do tego słowa w sposób taki alegoryczny, to możemy to przyrównać do takich sytuacji, kiedy człowiek pędzi za przyjemnością, przygodą i skupia się tylko na tym, albo przede wszystkim na tym. I traci tak naprawdę to życie w Bogu, prawdziwe życie nieprzemijające. Skupia się na przemijalności, na tym, co przemijalne. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Tutaj widzę na przykład takie świadectwo osób, które zmagają się z jakimś ciężarem, chorobą i myślą: Panie, może zabierz mnie już do siebie. Tęsknię za Tobą. Nie na zasadzie, że oni nie traktują życia tego tu na ziemi jako dar, ale tęsknią za czymś naprawdę bardziej do takim wyjątkowym, taką wartością, którą nikt już im nie odbierze, życiem wiecznym. Dalej Jezus mówi: kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie im mój sługa. Takie swoiste wymaganie: tam, gdzie ja jestem, tam będzie im mój sługa. Czyli jeżeli jesteś moim sługą, to idziesz w każdym kierunku za mną, za barankiem idziesz. A kto nie chce służyć Jezusowi, no to po prostu za Nim nie idzie. Ale zobaczcie, Jezus, Jego misja, Jego myślenie, Jego patrzenie, Jego odczuwanie. Iść za kimś, to znaczy przyjąć też cały ten sposób myślenia i działania, jak ten, za którym idę. I rodzi się pytanie, czy jestem gotowy przyjąć takie przywileje, dobre rzeczy, przyjemne też, idąc za Jezusem, które miał Jezus. Czy jestem też gotowy przyjąć trudne rzeczy, krzyż, cierpienie, zaakceptować je? Kończy się ten fragment takim zdaniem: a jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. To jest coś fenomenalnego, to jest coś, co my nie jesteśmy w stanie zrozumieć teraz, nawet tak jakoś przyrównując to do czegoś. Uczci go mój ojciec. Czyli uhonoruję, czyli pokażę mu jakiś wielki skarb swojej miłości, dobroci. Uczci go. Czyli odda tym samym, czym my mu oddajemy przez posłuszeństwo. Uczci go mój ojciec.
Wiecie co tutaj myślę sobie, gdy chodzi o tę Ewangelię? Słowo klucz: obumieranie. Patrzymy dzisiaj na świętego Wojciecha, męczennika. W ogóle jest to cecha wielu męczenników, że oni szli na pewną śmierć, ale wiedzieli, że ta ich śmierć stanie się, można tak powiedzieć, też Kościół mówi, takim posiewem. Krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Świadectwo krwi wylanej, przelanej w imieniu Jezusa stanowi niezwykłe bogactwo dla Kościoła, ponieważ to buduje wiarę innych. I kiedy patrzymy na świętego Wojciecha, z jakim zapałem głosił Ewangelię, a później oddał swoje życie, to możemy powiedzieć, jak bardzo kochał Jezusa, jak bardzo chciał, by inni się dowiedzieli o Nim, że po prostu oddał swoje życie. To, co miał najcenniejszego tutaj, na ziemi. Ale kierował się tymi wartościami duchowymi. Czyli można powiedzieć, że nie zachował swojego życia, stracił je. Stracił je dla Chrystusa. Ale zobaczcie, no przecież wielu z nas pewnie nie zostanie męczennikami. I nie zawsze chodzi tu o przelewanie krwi albo też o jakieś fizyczne cierpienia, ale mogą to być duchowe cierpienia. I wielu z nas toczy taki bój, taką walkę już teraz. Kiedy spotykasz się z niezrozumieniem ze względu na twoją wiarę, doświadczasz swoistego prześladowania, albo na przykład cierpisz z jakiegoś powodu psychicznie czy duchowo ze względu na to, co się toczy w rodzinie. I możesz mieć taki może nawet i zarzut do siebie, że robię już tyle rzeczy, modlę się tak i tak i tak, a nic się jakby w tej sprawie nie zmienia, ale może się źle modlisz. Może dla ciebie obumieraniem będzie to, że zmienisz swój styl modlitwy i od odmawiania modlitw przejdziesz do słuchania Pana Boga. Panie Boże, co Ty chcesz, abym ja zrozumiał przez to tę trudną sytuację, z której jakby nie widać, końca. To może być obumieranie. Obumieraniem może też być stan, w którym jesteś. Małżeństwo, kapłaństwo i związane z tym różnego rodzaju konsekwencje pójścia tą drogą. Obumieraniem może być też znoszenie trudnej choroby swojej, czy też depresji, czy jakiejś choroby, z którą się mierzysz od jakiegoś czasu. I jakby właśnie nie widać końca. A może Bóg chce ci przez to powiedzieć nie na zasadzie, że tak chciałem cię jakoś tak przygnieść i czerpię z tego jakąś przyjemność. Bóg nie chce tego ci powiedzieć, ale chce ci powiedzieć na przykład: zobacz, ile jest w tobie wiele rzeczy do zmiany, przemiany. Czy pracujesz nad tym? Bo może ta choroba jest dla ciebie takim znakiem, żebyś przerobił pewne wątki w sobie. Duchowe, psychiczne. Może trzeba by było pociągnąć rękę do kogoś, z kim żyjesz nie w nieprzebaczeniu, a to somatycznie się na tobie odbija przez migreny, bóle głowy, przez inne rzeczy. Ilu nas jest, tyle jest, można powiedzieć, obumierań. I nawet nie chodzi o to, żebym w jednym filmiku tutaj pokazał, jak można obumierać, czy jak należy, jakie są procesy obumierania, czy twoja choroba, czy twój wątek z życia jest, należy rozumieć tak czy inaczej. Nie o to chodzi w tym filmiku, tylko chcę wam pokazać pewien klucz do rozważania. Że kiedy usiądziesz teraz z tą Ewangelią i pomyślisz o tym obumieraniu, usłyszysz to słowo, przeczytasz je, to po prostu zadaj sobie pytanie, na jakim etapie ja jestem, co we mnie aktualnie obumiera, a co musi jeszcze obumrzeć. Tak, abyśmy wiedzieli, jaką pracę wykonujemy,
i jaka jest przed nami. I to będzie bardzo dobry krok do tego, żeby pójść do przodu. Duchu Święty, trudne jest obumieranie, nie jest to przyjemne. Ale widzimy, że to przynosi wielkie owoce i może przynieść wielkie owoce w naszym życiu i w życiu tych osób, które nas otaczają, z którymi żyjemy, do których Ty nas poślesz. Duchu Święty, spraw, abyśmy zrozumieli, jaką my pracę teraz wykonujemy. Może jesteśmy w jakiejś walce duchowej, a nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. To pokaż nam. I pokaż nam, nad czym mamy popracować. Nie chcemy, Duchu Święty, traktować Cię jako takiego kogoś, kto się na nas złości, specjalnie nam daje sytuacje takie do obumierania. Chcemy bardziej przyjąć obumieranie jako lekcję, jako zadanie do wykonania, żeby się czegoś nauczyć, żeby pójść do przodu. Pomóż nam tak podejść do tego tematu. Pomóż nam już zobaczyć owoce obumierania, ten sens. Pokaż nam już teraz owoce nowego życia, które możemy osiągnąć, wychodząc z tego starego. Pomóż nam przynosić plon obfity. Amen. Jeżeli nie wstydzisz się tego i chcesz to napisać w komentarzu też jako takie krótkie świadectwo, to napisz, co aktualnie jest dla Ciebie takim obumieraniem. Co jest dla Ciebie takim zadaniem, które Bóg daje Tobie jako lekcję. Nie musisz pisać to nie wiadomo ilu zdaniach, ale może to być jedno. Na przykład moje małżeństwo. Moja aktualna sytuacja finansowa. Moja sytuacja zdrowotna. Panie Boże, błogosławimy każdy wpis i każdą myśl nawet też, która teraz jest wyrażona. Panie, Ty przemieniaj nasze nastawienie przede wszystkim. Z takiego przygnębienia i tego myślenia, że to jest takie zło konieczne, które nas spotkało. Pozwól nam spojrzeć na sytuację, gdzie my obumieramy, gdzie wszystko woła w nas. Jest mi źle. Pozwól nam spojrzeć jako czas błogosławieństwa. Pozwól nam spojrzeć na to jako na czas błogosławieństwa, walki, z której możemy wyjść zwycięsko, jeśli się do Ciebie zwrócimy, Boże. Amen. Amen. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam za to, że jesteście. W opisie filmu znajdziecie również Ewangelię, tekst Ewangelii i na dole link do zrzutki, która trwa na różne akcesoria muzyczne. To tyle. Dobrego błogosławionego poniedziałku.